Jakimi prawami rządzi się polska rozrywka i jak dziś wygląda świat mediów? O tym opowiadał wczoraj 2 września cieszyńskiej publiczności Krzysztof Materna. Dobry wieczór Państwu, to autoironiczny spektakl jego autorstwa. Materna prezentował swój stosunek do świata show biznesu, opowiadał anegdoty z życia estradowego, ironizował na temat celebrytów i pseudomedialnych gwiazd. W roli asystentki towarzyszyła mu Olga Bołądź. Jest ogromnie miło, że możemy brać udział w przedsięwzięciu charytatywnym i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Po drugie, chcę powiedzieć, że zorientowaliśmy się, nie dorywaliśmy. Czekaj, bo łańcuszek mi się chyba o mikrofon. Zorientowaliśmy się już właściwie na początku przedstawienia, że mamy do czynienia z wyjątkowo inteligentną i wrażliwą publicznością. W związku z tym, mimo że nigdy tego nie robimy, chciałem Państwu w towarzystwie Olgi pokazać, jak zawodowy konferencjer żegna się z publicznością, którą niespodziewanie pokochał. Straszliwie ważny jest wyraz twarzy, bo na twarzy nie może istnieć nic, co moglibyśmy nazwać jakimś takim narcyzmem czy zarozumiałością. To musi być swój człowiek. Czyli taki, prawda, Janusz, tak? No i stoi ten Janusz. Patrzy z miłością na innych Januszy. I zatrzymuje się w miejscach, które pokochał szczególnie. Toczy wzrokiem. Opuszcza skromnie powieki. I mówi: dobranoc Państwu. Było to charytatywne spotkanie, na które zaprosiła Fundacja Łatka. Dochód ze spektaklu zostanie przeznaczony na realizację projektów i inicjatyw szkół podstawowych w Cieszynie. Ogłosiliśmy taki konkurs i właśnie do końca września szkoły przysyłają wnioski, na jakie cele chcieliby uzyskać środki. My te wnioski będziemy rozpatrywać. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy działania tego typu, zakupując 10 nowych zestawów komputerowych dla szkoły podstawowej numer 2 w Cieszynie. No i teraz chcielibyśmy rozszerzyć tą już zapoczątkowaną pomoc na inne szkoły podstawowe w Cieszynie. Na spektakl charytatywny Łatka zaprosiła po raz pierwszy. W zeszłym roku odbyła się konferencja Psychologia Sukcesu, w której wziął udział m.in. Jarosław Kuźniar. A na tym nie koniec. Już za niedługo, jak zdradza nam wiceprezes fundacji, w Cieszynie charytatywna przedpremierowa projekcja filmu. Projekcja w kinie Piast w Cieszynie, filmu Nieznajomi. Także no, wielka okazja do zobaczenia filmu wcześniej niż na przykład Mieszkańcy Warszawy. Także już gorąco zapraszam na 19 września. Fundacja Łatka powstała w 2011 roku. Jej podstawowym celem działalności jest stworzenie lepszych warunków życia dzieci ubogim, zagrożonym patologią, a także pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Wspierają również placówki szkolne w regionie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.